Hej, witaj. Często, gdy odczuwamy jakiś ból w naszym organizmie, czy to jest ból przewlekły, czy ból, który odczuwamy od niedawna, uważamy, że w naszym organizmie, w tym miejscu, w którym boli, jest stan zapalny. A jeśli jest stan zapalny, to wtedy oczywiście jak najbardziej możemy użyć leki przeciwzapalne i jakby rozwiązać ten problem. Jeśli leki przeciwzapalne, stan zapalny, no to jakby wiadomo, proste to działanie, problem powinien być rozwiązany. Chciałbym dzisiaj Wam przedstawić jakby taką główną konkurencję naszego stanu zapalnego, jeśli tak możemy powiedzieć, jaką jest niedokrwienie. Chciałbym Wam pokazać dzisiaj różnice, które są pomiędzy rzeczywiście stanem zapalnym, a niedokrwieniem. I nie będziemy tutaj wchodzić w skomplikowane procesy biochemiczne, które występują podczas stanu zapalnego, ale raczej skupimy się na tych objawach, które są dość charakterystyczne zarówno dla stanu zapalnego, jak i dla niedokrwienia. Zapraszam. Stan zapalny najczęściej rozpoczyna się od jakiegoś urazu, jakiegoś mocnego przeciążenia, zbicia jakiejś tkanki czy stawu. I rozpoczyna się tym stanem ostrym. Wtedy, gdy na przykładzie stawu ramiennego, załóżmy, że tutaj doszło do jakiegoś urazu, będzie występował obrzęk, zaczerwienienie, ucieplenie tej tkanki. Będzie także, co jest bardzo takie charakterystyczne, taka nadwrażliwość na bodźce termiczne, czyli zarówno jak i ciepło, zimno będą tutaj powodować pewne takie nieprzyjemne doznania. W ostrym stanie zapalnym, co jest też bardzo ważne, pacjent bardzo dokładnie wie, gdzie jest problem. On od razu, jeśli go spytamy, to on nam jest w stanie pokazać, tu mnie boli, a nie pokazuje jakiegoś szerokiego obszaru. W tym ostrym stanie również zawsze jest gorzej po unieruchomieniu, czyli na przykład rano, albo gdy stajemy po dłuższym siedzeniu z jakiegoś krzesła i te pierwsze ruchy są bolesne. Ten umiarkowany ruch z kolei przynosi ukojenie. W tym ostrym stanie zapalnym też najczęściej jest tak, że pewien ruch będzie pomagał, powtarzanie pewnego ruchu będzie pomagać, a powtarzanie ruchu w innym zakresie będzie szkodzić. Może tak być staw ramienny, przykładowo podrażniony, że ten ruch będzie mu szkodził powtarzaniu tego ruchu, a ten ruch będzie mu pomagał, będzie redukował ból. I oczywiście w tej sytuacji mamy poprawę i to na ogół dość znaczną po podaniu niesterydowych leków przeciwzapalnych. Z kolei potem, po kilku dniach, ten przewlekły stan, ten ostry stan przechodzi na przewlekły stan zapalny, gdzie redukuje się już obrzęk, redukuje się ucieplenie i ta wrażliwość termiczna, ale występuje ból i ból najczęściej występuje przy jakimś szybkim, gwałtownym ruchu, jakimś szarpnięciu, ruchu zaskoczenia, albo przy ruchu gdzieś na końcu zakresu ruchu. Tutaj też często dochodzi już jakby do promieniowania tego bólu, że ból nie tylko będzie przykładowo odczuwany w stawie ramiennym, gdzie wystąpił problem, ale na przykład też w stawie łokciowym. I teraz mogą być też takie sytuacje, że ból będzie odczuwany tylko w miejscu, do którego promieniuje, czyli problem w stawie ramiennym, ale ten staw już za bardzo nas nie boli. Ból natomiast występuje tylko w stawie łokciowym, co często też może zmylać pacjenta, jak i terapeutę w dalszym procesie leczenia. Co jakby ze stanem zapalnym my możemy zrobić, szczególnie w tej początkowej fazie? Tutaj powinniśmy tą kończynę przede wszystkim na początku odciążyć, unieruchomić, a z tym unieruchomieniem to jest oczywiście tutaj bardzo szeroki temat, może powinniśmy się bardziej na tym skupić, że ona nie powinna wykonywać jakiegoś skrajnego zakresu ruchu, tak żeby po prostu nie drażnić tego, jeszcze nie zwiększać tego stanu zapalnego. Ale także w takim stanie zapalnym możemy stopniowo ten staw obciążać, dawać mu co jakiś czas większy bodziec, żeby jakby go
dawać mu ekspozycję na to obciążenie, żeby on się przyzwyczajał do innych bodźców. Konkurencją dla stanu zapalnego będzie niedokrwienie. Do niedokrwienia najczęściej dochodzi w wyniku powtarzalnych urazów. Czyli na przykład jeśli mamy pracę siedzącą, może to być jakiś problem z nadgarstkiem, może to być problem z kciukiem. Natomiast jeśli w pracy musimy przenosić dużo rzeczy z miejsca na miejsce, wtedy problem na przykład będzie gdzieś w okolicy stawu ramiennego. Czyli tutaj nie obserwujemy jakiegoś wyraźnego urazu w niedalekiej przeszłości, a raczej powtarzalne wykonywanie tych samych czynności przez ostatni czas. I trzymając się dalej tego stawu ramiennego, zakładając, że tutaj doszło do jakiegoś niedokrwienia, to ból nie będzie już tak miejscowy. On będzie najczęściej rozlany. Nie będziemy w stanie powiedzieć, że boli mnie tylko tutaj, tylko raczej pokażemy jakiś szerszy obszar, że tutaj jest ten ból, a nie tylko ból, bo często jest to określane jako po prostu pewne zmęczenie. W wyniku niedokrwienia często też będzie dochodzić do takich zaburzeń posturalnych, będzie dochodzić do pogorszenia naszej postawy ciała, a to też będzie błędny koło. Czym gorsza postawa ciała, tym większe niedokrwienie i tym większy problem. Także oprócz tego zmęczenia będą takie zaburzenia koordynacyjne. Także po prostu jak będziemy mieć troszeczkę gorszą władzę nad tą ręką i nieco jakby taką mniejszą jakby sprawność i precyzję tej ręki. W przeciwieństwie do stanu zapalnego poranek będzie tutaj najlepszy. To raczej w ciągu dnia ten ból, to zmęczenie, te negatywne objawy będą narastać, ponieważ jak będzie zwiększać się to niedokrwienie w wyniku czynności, które w ciągu dnia wykonujemy. I tutaj też, co bardzo ważne, nie będzie poprawy po niesterydowych lekach przeciwzapalnych. Jak tutaj z kolei możemy, o czym tutaj powinniśmy myśleć, jeśli chodzi o jakąś pracę nad tym, poprawę terapii tego? Bardzo ważna jest terapia tkanek, które są dookoła tego miejsca, szczególnie tkanek miękkich, chociażby takich jak mięśnie. Te mięśnie powinny być rozluźniane, powinno być zwiększane po prostu ich przekrwienie. Powinniśmy mieć też zadania do wykonania w domu, tak aby móc utrzymać jakby ukrwienie, polepszenie tego ukrwienia tych tkanek, które są dookoła. Niesamowicie istotne, ale w takim wypadku będzie jakby taka nauka ergonomii. Powinniśmy się zastanowić tak naprawdę, jakich czynności w ciągu dnia mamy najwięcej i co tak naprawdę możemy w nich zmienić, jakie małe elementy możemy na początku w nich poprawić, żeby one już podobały mniej tych objawów niedokrwiennych, były już jakby mniej po prostu obciążające dla naszego organizmu. Też to, dlatego niesamowicie istotne będzie to, żebyśmy po prostu wiedzieli też, jak nasza postawa wygląda, bo często jakby sama świadomość tego, że my wiemy, że jesteśmy zgarbieni, czy gdzieś mamy głowę w jedną, w drugą stronę przechodzą, to już daje nam bardzo dużą pomoc w tym, abyśmy tą postawę po prostu mogli korygować. Duże też znaczenie będzie to miało wprowadzenie jakiejś aktywności fizycznej, które z jednej strony będzie kształtować naszą postawę, a z drugiej będzie także zwiększać ukrwienie tkanek, które leżą zarówno w tym najbliższym obszarze, ale także w tym ścisłym obszarze, ale także w najbliższym otoczeniu. Mam nadzieję, że te informacje pomogą Wam odróżnić, czym jest niedokrwienie i czym jest stan zapalny. I co chyba dla mnie najważniejsze, pozwolą uniknąć brania niepotrzebnie tabletek, które w niektórych przypadkach po prostu nam nic nie mogą zmienić, a tylko będą dodatkowo obciążać nasz organizm. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia. Hej!